Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam do przeglądu nowości książkowych. Książka, od której zaczniemy, co prawda nowością nie jest, ale jest nowym, pięknym wznowieniem. Są to Bajki robotów Stanisława Lema. Wyszła w takim pięknym wydaniu w twardej okładce, wydaniu, które jest ilustrowane i oprócz tego jeszcze ma tasiemkę do zaznaczania. Piękne, ekskluzywne wydanie książki, którą prawdopodobnie wielu z Was zna, a ja jeszcze jej nie znam. Więc tym bardziej cieszę się, że trafiło w moje ręce wydanie, które jest takie ładne i estetyczne. Konkol to następna książka, którą chciałam mieć i chciałam ją mieć, ponieważ zakochałam się w tej okładce. Ona podobała mi się już, gdy widziałam ją w internecie, ale gdy książka przyszła i ją dotknęłam, spodobała mi się jeszcze 100 razy bardziej, ponieważ ta okładka jest taka płócienna i jest na niej piękny haft. Zośka Papużanka to autorka, której jeszcze nie czytałam, aczkolwiek mam kilka jej książek w domu. Ta książka opowiada o dzieciństwie spędzonym na wsi, niekoniecznie z tego, co tutaj wynika z opisu na okładce, który przeczytałam, bohaterka nie spędza, nie mieszka na wsi. Ona tam pojawia się na wsi urodziny. Jest to historia rodzinna, przeplatana opisami przyrody. Ja jestem bardzo zaintrygowana, jak to się będzie czytało, czy treść będzie równie piękna, co okładka. Następna historia rodzinna to historia wojenna. Wrócę przed nocą Jerzego Szperkowicza. Jest to reportaż, który autor napisał o swojej rodzinie. Rzecz zaczyna się w 1943 roku, kiedy matka Szperkowicza wyrusza do sąsiedniej wsi, żeby odebrać jakieś ubranka zostawione u sąsiadów. I nigdy już do domu nie wraca. Po wielu, wielu latach Szperkowicz wybiera się na Białoruś i postanawia dowiedzieć się, co też się stało tamtego dnia. I jak informuje nas opis na okładce, historia jest gorsza niż się spodziewał. No więc co tam mogło się stać? Jest to historia wojenna, czyli myślę, że każdy, także rodzina tej kobiety, liczył się z tym, że matkę, żonę spotkała śmierć. Czy mogło stać się coś gorszego? Myślę, że tak. I trochę boję się czytać. Jeżeli jesteście po lekturze, to dajcie znać, czy moje obawy są uzasadnione. Następna książka, którą mam tutaj na kupce, to jest wznowienie. Myślę, że wielu z Was czytało tę książkę. Ja jeszcze nie, aczkolwiek inne powieści tego autora już znam. Jest to Jakub Małecki. Powieść pod tytułem Dygot. Jest to opowieść o dwóch rodzinach, doświadczonych także właśnie w okresie wojennym i powojennym. W jednej rodzinie rodzi się albinos, druga rodzina ponosi straty, cierpi na skutek wybuchu ukrytego w szafie granatu. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, czy mam od razu się na nią rzucać, czy też mogę chwilę poczekać. Kleopatra. Książki o Kleopatrze, największej władczyni tak naprawdę w historii, ukazują się dość często. Ale po raz pierwszy widzę tak niewielki format tej książki, takiej książki historycznej i tak fajną, nowoczesną okładkę. Powiem Wam, że to mnie bardzo zaintrygowało i postanowiłam zamówić tę książkę, żeby zobaczyć, czy treść, język tej książki historycznej jest równie nowoczesny, co okładka. Jesteśmy dalej przy kobietach. Kamienny sufit. Kamienny sufit to książka napisana przez Annę Król, która opowiada o pierwszych taterniczkach, o kobietach, które przecierały szlaki w górach. One były wyśmiewane, uznawane za dziwaczki, kiedy pojawiały się w tych swoich pumpach, w spodniach, czy też niektóre z nich nawet wspinały się w spódnicach. I Anna Król opowiada właśnie o tych
pionierkach tego sportu. Ta książka jest bardzo bogata w ilustracje, jest tutaj mnóstwo zdjęć, także myślę, że spodoba się także tym, którzy do tej pory jakoś nie interesowali się dokonaniami górskimi, czy to mężczyzn, czy też kobiet. Teraz coś takiego bardziej sympatycznego. Podaj dalej. Malutka książeczka, która opowiada o historii pewnej miseczki. Kiedy lisek znajduje bardzo ładną miseczkę, postanawia zanieść ją zajączkowi, ponieważ myśli, że będzie to super miseczka, super prezent dla niego na sałatę. Ale zajączek nie za bardzo wie, co ma zrobić z taką miseczką i przekazuje ją dalej. I tak ta miseczka krąży po całym lesie, jedno zwierzątko podaje ją innemu, podarowuje ją w prezencie. Bardzo sympatyczna, bardzo fajna książka o tym, że warto się dzielić, że dawanie sprawia bardzo dużo, dużą frajdę, może nawet większą niż otrzymywanie prezentów. Przechodzimy do krótkiej sekcji kryminalnej. Magda Stachula napisała książkę Odnaleziona. I ta książka jest kontynuacją innego thrillera, który się nazywał Oszukana. Bohaterka, która była uwikłana w pewną sprawę kryminalną, ucieka z Polski i kryje się w Kopenhadze. Tam znajduje schronienie, ale pewnego dnia zauważa, że jest obserwowana. Czyli ktoś musiał ją odnaleźć. Ja bardzo lubię książki tej autorki. Ona mnie zawsze zaskakuje, więc z przyjemnością ją sobie przeczytam. A jeżeli będzie audiobook, to nawet przesłucham. I Marek Krajewski. Marek Krajewski tym razem napisał książkę o Edwardzie Popielskim. Miasto szpiegów to książka, w której Krajewski wysyła Popielskiego do Gdańska. Do Gdańska w 1933 roku, kiedy Gdańsk był miastem niemieckim. I Popielski ma tam różne przygody ze szpiegami, więc na pewno będzie się dużo działo. Jeżeli nie znacie książek z Popielskim, to bardzo, bardzo Wam je polecam. Podziemie Willa Hunta. Podziemie to książka reportażowa, opowiadająca o tym, jak autor tej książki postanawia zbadać, co mamy pod nogami. I wyrusza wędrówkę, tak naprawdę dookoła świata prawie, ponieważ jest i w Australii, i w Europie, i w Ameryce. Zwiedza na przykład katakumby w Paryżu, wchodzi do podziemnych jaskiń, do nieużywanych korytarzy, zapuszcza się w różne ciemne, mokre, wilgotne, brudne miejsca, żeby zobaczyć, co znajduje się pod ziemią. Ta książka również jest ilustrowana, jest tu sporo fotografii, ale one są wszystkie czarno-białe. Odrobina poezji. Mój przyjaciel wiersz. To książka Jerzego Ilga, w której Jerzy Ilg, który jest właścicielem wydawnictwa Znak, opowiada o swoich spotkaniach z poetami oraz zamieszcza tutaj wiersze, które na nim zrobiły duże wrażenie. Są tutaj także fotografie. Przyjrzałam, to jest to bardzo osobista książka, to nie są biografie tych poetów. To są wspomnienia ze spotkań, wspomnienia z własnych doświadczeń. I jeszcze mamy książki dla dzieci. Dwie książki Scotta Stewarta. Pierwsza to Jak być prawdziwym mężczyzną, a druga Mój cień jest różowy. Pokażę tak. Są to książki o chłopcach i dla chłopców, ale też mogą być czytane przez dziewczynki. Nic nie stoi na przeszkodzie. Autor tutaj w tych obu książkach tak naprawdę pokazuje, że bycie mężczyzną nie polega na tym, żeby być macho, żeby być ponad wszystkimi, żeby być nieuprzejmy. Mężczyzna ma uczucia, może być tym, kim chce. Jeżeli ma ochotę, może nosić również spódniczkę baleriny. To, że ktoś jest miękki, ma uczucia i płacze, nie oznacza, że nie jest mężczyzną. Że bycie mężczyzną to coś więcej niż tylko pozory. Bardzo fajna, rymowana, jedna i druga. Bardzo Wam polecam.
Myślę, że tego trzeba uczyć chłopców od samego początku, że bycie mężczyzną nie polega na byciu twardym i na duszeniu w sobie wszelkich emocji, tylko polega na tym, aby umieć te emocje w odpowiedni sposób wyrażać. I jeszcze dwie książki, jeszcze dwie bajki. Wydawnictwo Słowne, to jest nowe wydawnictwo, rozpoczęło serię dla dzieci, która się nazywa Opowieści czterech stron świata. I na sam początek wyszły wiersze, bajki rosyjskie oraz bajki japońskie. W każdej z tych książeczek jest kilka bajek, a taką ciekawostką jest to, że każda z nich zilustrowana jest przez innego ilustratora. Więc są to takie opowieści bardzo rozwijające, pokazujące, jakie wierzenia są w różnych krajach, jakie baśnie tam funkcjonują. Myślę, że bardzo interesująca rzecz i czekam na kolejne tomy. No więc to wszystko, co na dzisiaj przygotowałam dla Was. Oczywiście nowości jest o wiele więcej. Ja też mam o wiele więcej książek w domu nowych niż te, które pokazałam. No ale żeby nie kręcić filmu 30-minutowego, musiałam ograniczyć się do tych kilkunastu pozycji. Proszę napiszcie mi w komentarzu, co chcielibyście przeczytać, co zwróciło Waszą uwagę i jakie książki polecacie, żebym czytała na początek. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.